Więc w tym filmie krótko wyjaśnię, jak założyć konto na stronie Forscan, ale również też jak wygenerować klucz, który umożliwi nam korzystanie z programu Forscan za darmo, w pełni korzystając z jego usług. Na marginesie tylko dodam, że ten klucz można co 2 miesiące odnawiać i tak można w nieskończoność robić za darmo. Więc zaczynamy od pierwszego punktu, jeśli chodzi jak założyć konto na stronie Forscan. Oczywiście w wyszukiwarkę wpisujemy Forscan. Pierwsza opcja, która się pojawia, to jest właśnie Forscan. Naciskamy. Następnie idziemy do opcji Products. Widzimy tutaj różne opcje do wyboru. Nas, która interesuje, to jest Get Free Extended License to Monstreal. Więc naciskamy na ten link. Następnie musimy podać dane kontaktowe. Podajemy swoje dane. W pierwszej kolejności imię, później adres e-mail. Następne pole potwierdzamy adres e-mail. I w trzecim podajemy hardware ID. Co to jest? To jest numer urządzenia, sprzętu. Gdzie go znajdziemy? Zatwieramy program Forscan. Idziemy w menu, na dolne menu, o, czyli o tym programie. I widzimy tutaj różne informacje. ID sprzętu to jest numer, który nas interesuje. Możemy tak go skopiować albo po prostu nacisnąć kopiuj do schowka. Następnie przechodzimy z powrotem do strony i tutaj w tym miejscu ten numer wklejamy, wpisujemy cokolwiek, aby się znalazł w tym miejscu. Naciskamy submit. Pojawia się ta strona. Tutaj jest nacisnąć ten link kolejny, Download Extended License Key. Jest już w pobranych. Więc idziemy teraz do programu. Program otworzony. I tutaj naciskamy tą ikonkę Wczytaj plik licencji. Następnie szukamy tego pliku. Mój plik, który był ściągnięty, jest w folderze Download. Szukam pliku Download. Tutaj akurat się znajduje, otwieram go. Trochę to trwa, poczekajmy chwilę. Jest ten plik Forscan, widzimy key. Naciskamy OK. Zmiany będą zastosowane po restarcie aplikacji. Czy chcesz teraz? Przyjrzyjmy się tylko tutaj, co się dzieje. Mamy ID sprzętu i nic więcej, żadnych informacji. Zobaczmy, co się stanie po zrestartowaniu tego programu. OK. Wracamy do tego ikonki O i widzimy, nie ma już ID sprzętu, a jest zarejestrowane dla Adama i ważne do kiedy. I teraz można swobodnie posługiwać się tym programem, korzystając w pełni jego usług i możliwości. Dzięki, pozdrawiam.